najczęściej spotykana kwestia naruszenia przepisów antydopingowych związana jest z obecnością zabronionej substancji w próbce, czy to moczu, czy też krwi. Mamy przykłady wielu sportowców, którzy albo przedwcześnie kończyli karierę ze względu na kłopoty zdrowotne. Mamy też takich, którzy przedwcześnie umierali właśnie wskutek zażywania różnego rodzaju substancji zabronionych. Poza tym pewnym problemem jest to, że sportowcy nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, że ten katalog wykroczeń, za które można być sankcjonowanym z tytułu naruszenia przepisów, jest znacznie szerszy. Nie ogranicza się tylko do obecności próbki, ale także różnego rodzaju prób manipulacji podczas kontroli, czy też samego posiadania substancji zabronionej. Przestrzegamy też przed tym, że różnego rodzaju suplementy, diety, czy też same leki mogą być przyczyną nieświadomego naruszenia przepisów antydopingowych. I podajemy wskazówki, które powinny zapobiegać tego typu sytuacjom. Sport musi być związany z zasadą fair play.